W poprzednim wydaniu informacji prezentowaliśmy Państwu materiał dotyczący kodeksu etyki radnego. Kodeks jest w ogóle potrzebny. Ma rolę przede wszystkim taką etyczno-moralną, przypominającą. Jest to funkcja ważna, reprezentatywna w stosunku do mieszkańców Jawora, mieszkańców naszego miasta. Powinniśmy zachowywać się zgodnie z najwyższymi standardami. Człowiek jest tylko człowiekiem. Czasami o tym zapomina. Kodeks jest po to, żeby wskazywać właściwy kierunek. Okazuje się, że dzięki Janowi Rybotyckiemu możemy poznać dość ważny fakt z historii Jawora. Okazuje się bowiem, że już kilkaset lat temu dzięki prawu magdeburskiemu powstał zbiór zasad, które obowiązywały ówczesnych rajców miejskich. W przepisach tego prawa czytamy, że członkami Rady Miejskiej mogli być ludzie mądrzy, dobrzy, lat zupełnych, przynajmniej 25, w mieście osiedli, wszakże nie bardzo bogaci, ani też ubodzy, ale zawsze mieszkający i dobrej sławy, Boga się bojący, sprawiedliwość i prawdę miłujący, kłamstwa i złość w nienawiści mający, tajemnic miejskich nie wyjawiający, w słowach i uczynkach stali, darów nie przyjmujący, nie pijanice, nie dwujęzyczni, nie pochlebcy, nie błaznowi, nie cudzołożnicy ani owi, którymi żony rządzą, nie fałszerze, nie zdradliwi, albowiem zgodą małe rzeczy budują, a niezgodą wielkie niszczeją. Tak więc stworzenie kodeksu etyki radnego nie jest czymś nowym i uchwalenie go przez rajców miejskich na poprzedniej sesji można nazwać powrotem do korzeni.